Witajcie Hopheadki Hopheadzi w nowej serii filmów, w której będziemy jeść i pić, pić i jeść, bo jedzenie i picie to największa przyjemność. Łączenie dobrego piwa z dobrym jedzeniem daje bardzo duży efekt synergii i daje jeszcze więcej przyjemności z picia piwa, jak i z jedzenia popijanego tym piwem. I właśnie w tej serii filmów pokażemy Wam miejsca, w których możecie się napić naszych piw i zaprezentujemy najciekawsze koncepty kulinarne, w których dostarczamy nasze piwa i pokażemy, jak je łączyć, żeby cieszyć się jedzeniem jeszcze bardziej. Pulled porki, czyli długo pieczona i szarpana wołowina, bardzo soczysta, serwowana w różnych kompozycjach w bułkach. To jest coś, co do piwa smakuje, pasuje najlepiej. I właśnie jesteśmy w Redneck, gdzie do kompozycji bardzo proszę. Lazur, bułka z pulled porkiem, z sosami kolendrowym, pomarańczowo-borówkowym. Idealnie pasuje do hula hop, gdzie jest kolendra, skórka pomarańczy, dużo amerykańskiego chmielu, który czyści kubki smakowe, tak żeby właśnie każdym kęsem tej kanapki cieszyć się jak tym pierwszym. Odpowiednie łączenie piwa z jedzeniem daje kupę frajdy, kiedy znajdziemy na przykład... Pan będzie pił to piwo? Odpowiednie parowanie piwa z jedzeniem daje dużą frajdę, szczególnie kiedy znajdziemy te same aromaty i smaki, które są w piwie i możemy je znaleźć w daniu, tak jak tutaj kolendrę i pomarańcze, ale też jest kilka innych zasad, jak na przykład zasada kontrastu, kiedy piwo smakuje zupełnie inaczej niż danie i powoduje, że odczuwamy jego smak dużo mocniej. Jest też synergia, ale też są dania, których po prostu piwo podbija smaki i wyciąga jeszcze mocniej różne nuty smakowe, więc kiedy trafi się na odpowiednie połączenie, daje to dużo satysfakcji i warto tego szukać. A żeby lepiej poznać filozofię przygotowywania pulled porków, zapraszam Stacha, który opowie Wam o filozofii przygotowywania. Dzień dobry, Rek. Dzień dobry, Rek. Kłania przylisko. Więc tak, u Redneka możecie zastać się przepyszną, soczystą, rozpadającą się, wolno pieczoną, w niskiej temperaturze. Marynowaną. Marynowaną, dokładnie, co swoje odleżała. Szarpaną łopatkę wieprzową, która myślę, że idealnie może pasować do... Ja rekomenduję do każdego pulled porka Crazy Mike'a, który idealnie tą soczystą strukturę ujarzmi, podkręci soczyste olejki chmielu. Tak, soczyste olejki chmielu podkręcą Wam te wszystkie aromaty, które to wszystko, co się dzieje na języku, więc to będzie prawdziwy food porn. Więc bądźcie spragnieni. Po prostu. Swartz is gone.